miało ogromne morze. Po latach wyparowało i solne zostało złoże. Są tutaj wyrobiska, czyli ogromne komnaty. Górnicy sólnik wybrali, czyli nasz kraj bogaty. Dawniej nie znano chłodni ani domowych jodówek. Żywność łatwo zepsuła, soli usiwał więc człowiek. Kopalnia zmienia oblicze. Zaraz wam o niej opowiem. Są w niej wojska do piłki i dzieciom przydała zdrowie. Ponieważ ma mikroklimat, co leczy różne alergie, codziennie są w niej pacjenci i walczą z chorobą dziennie. Słuchają barwnych opowieści, zwiedzają tajne groty. Wiedzą, że sól to bogactwo, choć wcale nie jest złotem.